To już. Ej, chłopaki, skupcie się już. Jest, okej. Okay. Zajmijmy się dzisiaj klasą problemów, dla których musimy policzyć coś dla wszystkich ścieżek. Albo znaleźć wszystkie takie ścieżki, które coś spełniają. Na przykład znaleźć wszystkie ścieżki o, powiedzmy, takiej własności, że suma wag na ich krawędziach jest równa 0 lub cokolwiek innego. No, problemów, które da się rozwiązać tą metodą, jest dużo. I nie będziemy się teraz wgłębiać w dokładne szczegóły implementacyjne trików danego pojedynczego zagadnienia. Załóżmy, a inaczej, jedną taką ważną rzecz. Chcemy znaleźć wszystkie ścieżki. To najpierw... Czemu to nie pisze? Dobra, to pisze. Ktoś by mógł... Albo dobra, ten czarny chyba będzie pisał. Nie. Tamten czarny? O, super. Trzeci czarny już pisze. Więc dobra. Zauważmy sobie na początku taką jedną rzecz. Chcielibyśmy rozważyć ścieżki, które przechodzą przez jakiś wierzchołek, a nie wszystkie ścieżki, które istnieją. No i powiedzmy, że ten wierzchołek będzie korzeniem. No bo ze względu na to, że możemy ukorzenić drzewo gdziekolwiek, to możemy takie założenie przyjąć. Teraz zobaczmy, jak będzie wyglądać ścieżka, która przechodzi przez taki wierzchołek. No będzie mogła albo zatrzymać się w nim i iść gdzieś w dół, albo będzie mogła, no oczywiście, jeżeli ta ścieżka będzie miała długość 0, to mogłaby się z nim zaczynać i kończyć, no ale to nie ma sensu. No i inny pomysł jest taki, żeby zaczynała się gdzieś, szła do góry, do niego, z jednego poddrzewa i szła do innego poddrzewa, do jakiegoś innego końca tej ścieżki. No i teraz tak wyglądają te ścieżki. I czy to są wszystkie ścieżki, jakie są w tym drzewie? No, z oczywistego, no oczywiście nie. Tak? No bo czemu miałby być? No ale teraz warto zastanowić się, jak by wyglądały ścieżki, które nie przechodzą przez ten wierzchołek. Czyli wszystkie inne ścieżki, tak? No bo skoro weźmiemy wszystkie ścieżki, które przechodzą przez ten wierzchołek, to nie wzięliśmy tylko jeszcze takich ścieżek, które przez ten wierzchołek nie przechodzą. No to te ścieżki są gdzieś w jego poddrzewach. Przy czym na pewno wiemy, że cała ta ścieżka zawiera się w którymś z tych poddrzew. Co to oznacza? No bo w momencie, w którym na przykład mamy takie poddrzewo, to ścieżka, która zaczyna, miałaby gdzieś początek w tym poddrzewie, no to musi mieć też koniec gdzieś w tym poddrzewie, no bo nie ma takiej możliwości, żeby ona przechodziła przez ten wierzchołek, znaczy przechodziła do innego poddrzewa, no bo by musiała przechodzić przez ten wierzchołek, a mówimy, że ta ścieżka jest taką ścieżką, która przez ten wierzchołek nie przechodzi. Więc na pewno zostałaby już w tym poddrzewie. No dobra, czyli ta ścieżka również miałaby taką samą postać. Istniałby jakiś wierzchołek, przez który ona przechodzi, idzie gdzieś w dół jego poddrzewa. Czyli to by była sytuacja analogiczna do tego, tylko mniejsza, do jakiegoś innego wierzchołka. Kumacie to, co na razie mówię? Tak? No tak? Mam nadzieję, że to nie jest trudne. No dobra, no to gdybyśmy umieli policzyć, to zauważmy, co my możemy teraz zrobić. Moglibyśmy na przykład policzyć naszą wartość jakiegoś... naszą wartość, którą chcemy policzyć, albo poznajdować wszystkie ścieżki, które przechodzą przez ten wierzchołek. Oczywiście zakładamy, że umiemy to zrobić. I go wywalić. I wtedy byśmy mieli analogiczny problem dla jego poddrzew. Ponieważ... Słyszę, Bardyn? Bardyn nie. Jest. Wreszcie a nie ma. A Bardyn? Nie ma, to nie ma. Czyli tylko Bardyn, czyli Zuzia. A to odkurczę. Ponieważ... ten problem byłby analogiczny, w sensie problemy, które zostałyby w jego poddrzewach, byłyby analogiczne. Dlaczego? No bo poddrzewa są też drzewami, bo chcemy liczyć dla nich tak samo te wszystkie ścieżki, więc można to... no i na pewno nie istnieją takie ścieżki, które zaczynają się w jednym poddrzewie i idą do jakiegoś innego, których już nie rozważyliśmy. No to w takim razie robimy takiego kata, powiedzmy, wywalamy ten jeden wierzchołek i liczymy analogicznie wszystko dla całej reszty. No, czyli znowu liczymy dla tego wierzchołka, dla tego wierzchołka, dla tego i potem możemy je wywalić i liczyć dla ich poddrzewa. No i w jakim czasie to by działało? No, gdybyśmy... No w sumie nie wiadomo, w jakim czasie to by działało dokładnie. Na pewno wiemy, że szukanie wszystkich ścieżek by zajęło jakiś czas Tych wszystkich ścieżek, które chcemy szukać, tak? Dla jednego wierzchołka. Oznaczmy to jako czas T. Oczywiście zazwyczaj, żeby to miało jakikolwiek sens, będziemy przyjmować, że będziemy starali się robić te funkcje w czasie n lub no może n log n. Ale tak szybko jak jesteśmy w stanie. Więc to będzie no, jakiś czas T, który jest nieokreślony.
I teraz, ile razy wywołamy tę funkcję? Zauważmy, że ta funkcja T na pewno zależy, no zapiszę ją T od N, bo ona na pewno zależy od tego, ile jest wierzchołków w naszej spójnej, którą rozmawiamy. Ta funkcja gdzie w tym drzewie, naszą polegę, że... No T od N to po prostu w ten sposób oznaczam czas, złożoność czasową, w jakiej rozważam dla drzewa wielkości N moją funkcję liczącą ścieżki, która przechodzi przez dany wierzchołek. Aha, pojedynczą. Po prostu to jest dla danego wierzchołka, tak? Tak. No zazwyczaj będzie to jakiś odeń po prostu, nie? No bo puścimy DFS-a. Ale no czasami nie wiem, może się zdarzy, że będziemy robić jakieś dziwne LCA albo cokolwiek innego. Ta funkcja oblicza jakby... Na przykład gdyby to był DFS, to TODN to jest po prostu oznaczenie odeń i tyle. No dobra, spoko, ale jakby ta funkcja... Po prostu tak oznaczyłem. No dobra. Tak oznaczyłem to, żeby ładnie zapisać. No to matematycznemu, a nie jakoś jak jakiś humor. Dobra. No to... Tak? Mógłbyś powiedzieć na wpis. Mniejsza o to. To w takim razie pierwsza wykonywałaby się w teodem. A druga? Drugi raz jakbyśmy wykonali, znaczy po tym jednym kacie. Sumarycznie wykonalibyśmy no jakąś sumę po teod wielkości tych spójnych, tak? Czyli dajmy na to, że no powiedzmy ta spójna będzie miała jakieś x, to jest wielkość tej spójnej, liczba wierzchołków w niej. Mikołaj, to dążasz? Nice. X1, x2, x3. No to by było t od x1 plus t od x2 plus t od x3, no i tak do jakiegoś t od xk. I to po pierwszym kacie. Potem jakbyśmy to znowu katowali, no to tak samo znowu. I zauważmy, że to jest około ilu? Około t od n, no. No bo dlaczego? Bo suma tych, jeżeli to zależy od tej wartości, mniej więcej, tak, od tego t od n, to w sumie suma tych operacji, no będzie n minus 1, no bo ten jeden wierzchołek nie będzie, a cała reszta wierzchołka. A to jest pierwszy poziom. Więc to będzie około t od n. Tak, po pierwszym poziomie. A, pierwszy poziom. Więc po wykonaniu pierwszego kata, jakby, czyli po wykonaniu jakiejś pierwszej rekurencji, mamy t od n plus t od n. No więc po wykonaniu drugiej rekurencji w sumie będziemy mieli coś podobnego, no bo zużyjemy ileś tam wierzchołków tutaj, ale możemy założyć, że ich nie zużywamy, żeby liczyć najgorszy czas, jaki się da. No to znowu by było T od N i tak aż nam się skończą wierzchołki. Ile to by mogło być pesymistycznie? To by kwadrat. Tak, w najgorszym wypadku T od N kwadrat. Dobra. Albo N razy, przepraszam, N razy T od N. No bo w najgorszym wypadku moglibyśmy mieć ścieżkę o długości N. Weźmiemy pierwszy, policzymy wszystkie ścieżki, które przez niego przechodzą w czasie T od N, wywalimy go, policzymy tutaj wszystkie, które do niego przechodzą w podobnym czasie, wywalimy i tak cały czas, czyli N razy. Czyli to w najgorszym wypadku mogłoby być O od T od N razy N. No przecież jeżeli T od N jest coś koło O od N, no to jest N kwadrat, więc to jest trudniejszy w implementacji i nie lepszy niż zwykły wrót. A T od N może być szybko od O od N? No, jeżeli umiesz, tak. Jasne. Może być jakiekolwiek, ale to rozważamy, no bo to zależy od tego, jak szybko umiemy liczyć te ścieżki, ale wydaje mi się, że nie da się tego zrobić, w większości przypadków nie da się tego zrobić szybciej niż puszczając DFS-a. No dobra, ale gdybyśmy umieli, no to na czas od T od N nie jesteśmy w stanie wpłynąć, ale może jesteśmy w stanie wpłynąć na liczbę wywołań tego badziewa. No prawie na pewno jesteśmy w stanie, bo inaczej nie byłoby tego wykładu i o tym bym nie mówił. No bo coś, co wygląda jak brud, a pisze się go jeszcze, co się działa jak brud, a pisze się go jeszcze gorzej i prawdopodobnie ma większą stałą, więc wchodzi na jeszcze mniej punktów niż zwykły brud, albo tyle samo, no nie ma większego sensu, jeżeli nie da się tego optymalizować. No dobra, no to chcielibyśmy jakoś pozbyć się tego, czyli liczby tego, jak bardzo się w to zagłębiamy, jak szybko on się zniszczy. Teraz zauważmy sobie, że gdybyśmy mogli znaleźć taki wierzchołek, o, dobra, mogę pokazać to na dużym przykładzie. Gdybyśmy umieli znaleźć taki wierzchołek, że żadne z jego poddrzew nie będzie większe niż połowa wielkości całego poddrzewa, czyli jeżeli całe drzewo ma n, to żadne z jego poddrzew, to wielkość jego poddrzewa jest mniejsza równa n przez 2, może mniejsza powiedzmy. No, nie pamiętam, czy to było mniejsza równa, czy mniejsza, to nie ma żadnego znaczenia. Mniejsze równe. No to dobrze napisałem. Jeżeli wszystkie te poddrzewa byłyby mniejsze równe n przez 2, gdybyśmy umieli znaleźć taki wierzchołek, a potem i zawsze umielibyśmy znaleźć taki wierzchołek, to zauważmy, co by się działo. Wzięlibyśmy sobie ten wierzchołek,
Zauważmy, że dla tego grafu to jest ten wierzchołek. Bo tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jest mniejsze niż 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 przez 2. Mniejsze równe, jest równe. No i tutaj z drugiej strony podobnie. Bo to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 też. Coś pokiełła siłę. Czekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Tak, jest, to jest mniejsze niż 15 przez 2 i to też jest mniejsze niż 15 przez 2. Więc taki ten wierzchołek by nam to spełnił. No fajnie, no to możemy go wziąć. No i teraz no mamy dwa poddrzewa, które są kolejnymi drzewami, dla których robimy dokładnie to samo. Więc policzyliśmy już ten czas teorii. I teraz co się dzieje? Oba te poddrzewa są mniejsze niż ten przez 2. Więc w momencie, w którym tutaj zrobimy kata kolejnego i potem zrobilibyśmy kolejnego i kolejnego, to po jakimś tam, po którymś razie musiałoby się skończyć. I po którym razie? Ze względu na to, że za każdym razem, jeżeli mamy jakieś drzewo, powiedzmy, że taki wierzchołek to jest drzewo, które ma wielkość n, a potem rozwalamy go na drzewa, które mają wielkość maksymalnie n przez 2, a potem tego na maksymalnie n przez 2 razy 1 druga, czyli n przez 4, i potem tak samo n przez 8, to maksymalnie wywołań tych funkcji rekurencyjnych, powiedzmy, będzie ile? Będzie log n. Więc moglibyśmy, gdyby taki wierzchołek istniał, umielibyśmy go znajdować i dla niego liczyli te nasze nasze przechodzenie przez niego wszystkich ścieżek, tak? To co umiemy policzyć, to wtedy umielibyśmy i potem umielibyśmy znowu znaleźć go dla kolejnych spójnych i kolejnych spójnych, kolejnych rekurencji naszego algorytmu, to umielibyśmy zejść do TOD log n. No to już jest ładnie, jeżeli TOD jest oczywiście wystarczająco mały. Nawet n log kwadrat n jest całkiem szybkie. Więc teraz musielibyśmy się zastanowić tylko nad tym, czy taki wierzchołek istnieje. Jeśli istnieje, to jakie ma własności? Znaczy, jego własności są takie, że jego poddrzewa są mniejsze. Ale co to nam daje? Jak go szukać? I czy on w ogóle istnieje? No i jak myślicie, czy taki wierzchołek istnieje? Zawsze. No tak, ale to jest tak myślić? Właśnie, bo skąd my to wiemy w ogóle, czy on istnieje? No to trzeba to udowodnić. Jak jest coś, czego nie wiemy, a by nam się przydało, to możemy postawić tezę, że tak jest i spróbować ją udowodnić, a jak się nie uda, to szukać czegoś innego. Ale możecie już wiedzieć, że na pewno mi się, nie wiem, czy mi się uda to udowodnić, ale na pewno taki wierzchołek istnieje, no bo inaczej bym o tym nie mówił. I ten algorytm, o którym mówię, nie miałby sensu. Dobra, powiedzmy sobie, weźmy losowy wierzchołek w drzewie, od którego sobie zaczniemy. Będzie miał jakieś poddrzewa, no i każdy z tych poddrzew będzie miało jakąś wielkość. Powiedzmy x1, x2, x3, x4. Dobra. I teraz co my byśmy chcieli? Żeby dla każdego xi to było mniej, tam powiedzmy, jak oznaczyć liczbę wierzchołków pod drzewie. Powiedzmy, nie wiem, ile. Ile od xi, żeby zawsze było mniejsze niż n przez 2. Mniejsze równe. Tak? To znaczy, żeby żaden z jego, to po prostu jest zapis tego, żeby żadne z jego poddrzew nie miało większej wielkości niż cała wielkość całego drzewa przez 2. Ale w sumie wystarczy zauważyć, że wystarczy znaleźć tylko dowolne poddrzewo, które jest mniejsze od n przez 2. Zauważmy najpierw, że kiedy ten warunek nie zachodzi? Kiedy istnieje takie poddrzewo, które ma więcej niż n przez 2 wierzchołków. No logiczne, nie? Że warunek nie zachodzi, jeżeli zachodzi coś w drugą stronę. No czyli załóżmy, że to jest jakiś x1. Że ile od x1, powiedzmy tutaj to zapiszę, ile od x1 jest większe niż n przez 2. I ile może być takich wierzchołków, które mają większą wielkość niż n przez 2? 1. No tak, no bo jakby były 2, to one by się już sumowały do czegoś większego niż n, co jest bzdurą, bo by było to większe niż całe drzewo. No dobra, no to skoro to jest w tę stronę, to możemy tu pójść. Czyli to znaczy, że prowadzi tutaj jakaś krawędź do wierzchołka, tak? Który będzie reprezentował to drzewo. No to pójdźmy sobie do tego wierzchołka. I co się dzieje? No on będzie miał tutaj znowu jakieś poddrzewo o wielkości x1 plus x2 plus x3 plus 1. Która będzie jaka? No nie większa niż n przez 2, no bo tutaj jest n przez 2 wierzchołków, więc tu musiało być, no, nie więcej niż n przez 2. Nie, na pewno mniej niż n. No powiedziałem, musiało być nie więcej niż n przez 2. To jest to samo, co na pewno mniej.
lub tyle samo. Może się zdarzyć, nie może być tyle samo, jak tam masz ten przez dwa, masz jeden wierzchołek i... No, tutaj, w tym, jest n przez dwa wierzchołków, więc ile tutaj może być maksymalnie? No n przez dwa. Dobra, ile Więc powiedziałem to dobrze. No okej, no czyli musimy tutaj zejść. No ale nie będziemy mogli, więc będziemy mogli przejść po prostu do wierzchołka, w którym to już na pewno nie jest większe niż n przez dwa, ale coś tutaj dalej może być. Tak? Jakieś inne jego poddrzewo. To znaczy, tutaj on znowu ma swoje poddrzewa, zaznaczę je znowu jako trójkąty, i może istnieć jakieś, które będzie miało więcej niż n przez 2. No i no to co możemy zrobić? Znowu do niego pójść. No ale oczywistym faktem jest to, że w pewnym momencie na pewno już będzie taki, który nie będzie miał więcej niż n przez 2. Bo gdyby tak nie było, to znaczy, gdyby zawsze istniało poddrzewo, które będzie większe niż n przez 2, to co się dzieje? To będziemy mogli zawsze do niego wchodzić. Gdybyśmy mogli wykonywać to w nieskończoność. No ale n jest jakieś skończone. To znaczy liczba wierzchołków jest skończona. Więc kiedyś musielibyśmy się zatrzymać. No i to jest wystarczający dowód na to, że taki wierzchołek istnieje. Co więcej, nie istnieje więcej niż dwa takie wierzchołki. I ten wierzchołek nazywa się centroidem. A to może, wydaje mi się, że większość z was się już domyśliła wcześniej. Dobra. Więc, jeżeli, dobra, powiedzmy, że to jest centroid, czyli taki wierzchołek, który w żadnym swoim podrzewie nie ma więcej niż ten przez dwa wierzchołki. Okej. No dobra, no to teraz rozważmy, popatrzmy się na wszystkich jego kolegów. Kogo? Synów. Syn też może być kolegą. Wierzchołkiem, z którym on ma relacje. No dobra, no to w takim razie zaznaczymy na czerwono. To też chyba nie stanowi problemu, żeby zauważyć, to jest czerwony. No chyba, że nie wiem, Magda się jakiejś... Sorry. Kontynuuję. No to w takim razie, co wiem o tych poddrzewach? Żaden z nich nie jest większe, czyli dla każdego xi... kurde, zaznaczę to tak. Xi, ile od xi jest mniejszy niż ten przez 2. Tak? No dobra, no to jak ten typek ma coś, weźmy losowego typka. O, wziąłem x4. Nie, jak chcę wziąć x1. Tak po prostu. Jeżeli ile od x1 jest mniejsze niż n przez 2, to ile jest sumarycznie w x2, x3, x4 i plus 1? No bo cała reszta to jest n minus ile od x1, tak? To jakie to jest? To jest większe bądź równe. A jeszcze minus 1. Czemu minus 1? No bo ten 1. No właśnie, wiesz, to jest. On? No. No przecież on jest tutaj w tej spójnej. Pytam się, ile będzie w całej reszcie oprócz tego? No całość minus to, co jest tutaj. A ze względu na to, że to na pewno jest mniejsze niż mniejsze równe przez 2, to to jest większe bądź równe przez 2. A teraz tam by się działo. Gdzie? Sorry. No i to w takim razie to oznacza tyle, że no mamy dwa przypadki. Albo oczywiście żaden z jego podrzew nie będzie większy niż n przez 2, skoro tutaj jest coś większego niż n przez 2. No ale to samo podrzewo w sobie stanowi pewien problem. Bo jakie ono może być? Ono może być równe n przez 2 albo większe. Jak jest większe, to oczywiście to nie jest centroid, a jak jest równe, to co to może być? To może być centroid. I w tym wypadku będziemy mieli dwa centroidy połączone krawędzią. Czyli centroidy zawsze będą jakby połączone krawędzią, tak? Poczekaj, zaraz do tego dojdziemy. Bo jeżeli to całe jest równe n przez 2 i to też jest równe n przez 2, to wtedy to jest centroid. To też wcześniej był centroid, bo z tego to wzięliśmy. Więc będą dwa centroidy połączone krawędzią. A w innym wypadku, gdyby to było większe niż n przez 2, to w oczywistym sposób to też nie jest centroid. I uwaga, co więcej, w żadnym z jego podrzew również nie będzie centroidu. Znaczy, żaden wierzchołek jego podrzewie również nie będzie centroidu. Dlaczego? No bo skoro to już jest większe niż n przez 2, to jak pójdziemy gdzieś dalej, to zostaną jeszcze podrzewa stąd, jakieś inne, albo, no chyba, że nawet to jak będzie to po prostu pojedyncza krawędź do jakiegoś dalszego wierzchołku i to będzie tylko jedno podrzewo, to dalej to już na pewno będzie większe niż n przez 2. No bo to było przynajmniej n przez 2 plus 1, już na pewno jest więcej niż n przez 2. I to na pewno już nie będzie centroidem. Analogiczna sytuacja działa dla całej reszty.
No i oczywiście w momencie, w którym to wszystko sumuje się do n przez 2, to wtedy znaczy, że to by było n przez 2. Tak, rozważam przypadek, w którym istnieją dwa centroidy. Czyli tutaj to jest n przez 2 i to jest n przez 2. No to w takiej sytuacji, jakbyśmy wzięli gdziekolwiek inny wierzchołek, to tutaj już będzie n przez 2 plus suma reszty plus 1, to jest na pewno większe niż cokolwiek tutaj, więc tu też nigdy nie będzie centroidy. Więc zawsze istnieje przynajmniej jeden centroid, a może istnieć, mogą istnieć dwa centroidy, które są połączone krawędzią. I to jest bardzo ważne. A szukanie centroidu działa tak, jak udowadnia, w sensie algorytm, którym udowadniałem istnienie centroidu, to również jest algorytm na jego znajdowanie. To znaczy, w momencie, w którym jesteśmy w jakimś wierzchołku, patrzymy, jakie mają wielkości jego poddrzewa, te poddrzewa, jeżeli wszystkie się zgadzają, to spoko, a jeżeli któreś jest większe, to przechodzimy do tego wierzchołka. Oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby przepisywać sobie, że ten wierzchołek nie będzie miał wielkości równej n, potem, jak już przejdziemy tutaj, tylko będzie miał, w sensie wielkość poddrzewa, tak? Tylko będzie miał po prostu sumę tego. No ale to nie jest jakiś problem i to się robi jednym DFS-em. No dobra, więc umiemy znajdować centroidy jednym DFS-em, ładnym. Co się oczywiście wcześniej preprocessing do tego, żeby wiedzieć, ile mają wielkości poddrzew. Ale mam nadzieję, że to nie jest problem. No a potem możemy puścić i potem będziemy wiedzieli, gdzie jest nasz centroid. Jak będziemy wiedzieli, gdzie jest nasz centroid, możemy puścić dla niego naszą funkcję, tę działającą w czasie T od n, która policzy wszystkie ścieżki, które przez niego przechodzą. Potem będziemy mogli go wyrzucić z grafu. Po prostu, w jaki sposób go wyrzucić z grafu? Możemy napisać, że od n było od x równe się 1. Tak? To wtedy już na pewno od niego nic nie wyjdziemy, tak? Żeby później, jak chcemy zrobić po kolei ten centroid, w sensie mamy ten pierwszy, potem usuwamy, mamy następny, to też będzie żaden. Słucham? No szukanie centroidu? Znaczy, jak mamy ten pierwszy centroid, jak rozdzielimy drzewo, mamy te następne, to żeby mieć też potem zrobić centroidy, to też będzie n log n. No tak, n log n będzie działać cały. W sensie log n będzie wyłań rekurencyjny i tak jak pokazałem, to się sumuje do t od n log n. Przy czym jak t od n jest równe n, no to pyka. No, znajdujemy sobie centroid, dlatego że ogólnie zawsze najlepiej, ja sobie piszę zawsze funkcję find centroid od x. I x to jest wierzchołek spójnej po prostu, który jestem, tak? No i wtedy co ja nie robię? Najpierw robię sobie preprocessing, który liczy mi wielkości poddrzew, jakieś śmieszki, których potrzebuję, jakieś banały, tak? Potem szukam sobie centroida tym sposobem, że jak jestem w jakimś wierzchołku, gdzie, no to sprawdzam, czy wszyscy jego sąsiedzi mają mniejsze poddrzewa, znaczy tak, są mniejsze poddrzewa niż n przez 2. No i wtedy, jeżeli to działa, to mam centroid, jeżeli nie, to wchodzę do jakiegoś wierzchołka, który jest większy i będę go szukał dalej. A potem wykonuję funkcję, którą chcę, czyli tego t od n dla mojej spójnej. Czyli szukam wszystkich ścieżek, które spełniają jakąś wartość, własność, która przychodzi przez centroid. A potem co robię? Wywalam centroid z grafu. W jakikolwiek sposób. Mogę w ogóle wywalić wszystkie krawędzie po kolei, w mądry sposób, które są incydentne z nim. Ale to jest raczej słabe. Lepiej napisać, że ten wierzchołek już był wzięty w jakiejś tablicy. To można po prostu jakoś chyba tak, że jak mówię ten graf, to z tego centroidu, który chcemy usunąć, to tak jakby czyścimy cały wektor. I przy wchodzeniu do wierzchołka tym DFS-em po prostu sprawdzamy, czy jego stopień jest niezerowy. Też może tak? No tak, można. To oczywiście jest szczegół implementacyjny. Sposobów na zrobienie tego jest 10 do 18. Przynajmniej. No okej, okay. No to i wtedy wywalam ten wierzchołek. Nie. Modulo 10 do 9 plus 9, tak? Szybkie szukanie sposobów modulo. Bardzo dobry pomysł. Okej, okay. No to i wtedy wywalam ten wierzchołek w jakikolwiek sposób. Po prostu muszę sobie zapisać, że go nie ma. I wtedy wywołuję znowu funkcję find centroid od jego synu. I ta funkcja znowu znajdzie mi, zrobi preprocessing, znajdzie mi centroidy, policzy funkcję, która przechodzi przez tego centroida, wywali go i poleci dalej. No i to już działa w T od n log n. I jest fajnie. Ok, to teraz to, do czego przejdziemy. Czy wszyscy co zrozumieją, ja przynajmniej ci, którzy chcieli? No. Dobra, to fajnie. Ludzie bardzo się tego boją. Kiedy ja byłem w drugim gimnazjum i usłyszałem o tym, że to będzie na naszej infie,
to stwierdziłem, o matko, to będzie jakiś hardy, to jest moment, w którym wysiądę. A potem okazało się, że to jest w sumie jakiś banał. Tylko to trzeba zrozumieć. Potem okazało się, że generalnie cała infa to jest banał, jeżeli się to rozumie. A potem okazało się, że w sumie każda nauka jest banałem, jeżeli się to rozumie. Wyjaśnij mi ten. Teraz? Nie, błagam. Dobra. Teraz zobaczmy, jak to będzie działać na tym przykładzie, bo on jest piękny. To najpierw tak, oczywiście znajdziemy sobie centroida, który jest tutaj. Wykonamy dla niego naszą funkcję, wywalamy go z grafu i szukamy i mamy, dlatego wywołujemy funkcję. Fajny centroid. No i teraz tak, znajdujemy centroid, który jest tutaj. Oczywiście zauważmy, że centroid pod drzew niekoniecznie musi być tu. Mogłoby być inne podrzewo, w którym on nie byłby sąsiadem.